Znów wędrujemy do piosenki Grzegorza Turnała, który stał się jakby tytułowym numerem naszego projektu Zostaje z nami. Także jeżeli wiem, że są fani tej naszej wersji, to serdecznie zapraszamy na koncert, że będziecie mogli na pewno posłuchać. Przygotowaliśmy też oczywiście cały zestaw nowych piosenek. Powtórzymy dosłownie, być może kilka. Bardzo chciałbym też powiedzieć o tym, że uważam się za... za takiego trochę szczęściarza. Po pierwsze, że mogę współpracować z Grześkiem Gawlikiem, który potrafi mnie wesprzeć, jak mało kto, bo to nie zawsze bywa takie proste, żeby przygotować taki koncert i żeby ten w ogóle przejście przez ten cały proces. Chociaż zauważam, że każdy nasz kolejny projekt jest już trochę inny. Ale tak naprawdę to są też warsztaty dla nas. Dla mnie to są cudowne warsztaty, że mogę pracować z Grześkiem, bo sposób, w jaki on dobiera teksty, sposób, jak on sobie już wyobraża całość koncertu, bo tak naprawdę on tutaj jest takim głównym mózgiem, który dopina całość. On jest też reżyserem koncertu. Czasami uważam, że nawet jest sobie ciężko na początku wyobrazić ten ostateczny efekt, ten finalny jakby obraz. Natomiast zawsze mam, jak obserwuję, czy też jak słucham słów, jaki jest odbiór naszych koncertów, to właśnie umieją dostrzec w tym jakiś taki cały zamysł, jakąś taką całą formę. Także to jest cudowne. I to są właśnie te warsztaty trochę dla mnie, że ja przyglądając się i tego, z jaką uwagą Grzesiek dobiera te teksty, żeby one do siebie pasowały, ale żeby też pasowały do tego kontekstu, który się teraz dzieje. 2 lata temu, jak mieliśmy pierwszy koncert, no to tak trochę było pandemicznie. Teraz ta wojna, która też ma na nas wielki, gdzieś tam cały czas pracuje w głowie, te emocje się gdzieś tam kumulują. No i myślę, że w ogóle takie spotkania warsztatowe, że możemy wszyscy przyjść raz w tygodniu, pośpiewać, ale też porozmawiać o tych tekstach, o tych piosenkach, znaleźć jakieś wspólne inspiracje, wspólne zajawki, po prostu się pośmiać też razem. Wydaje mi się, że to są cudownie, że możemy właśnie to robić. Dlatego wielkie dzięki dla CSM-u, wielkie dzięki dla wszystkich instytucji, które nas wspierają. Serdecznie zapraszamy na koncert. Na pewno damy z siebie wszystko, żeby było jak najlepiej, ponieważ uczestnicy są cudowni i fantastycznie z nami współpracują, bardzo się angażują. Także ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego koncertu.